Variksie, ta moc, której Eramis użyła, żeby cię schwytać, czy to była... Ciemność, tak. Nazywamy ją stazą. To moc będąca przeciwieństwem waszego światła, którą czerpiemy z piramidy. To przez nią Eramis zbłądziła. Europa miała być schronieniem dla Eliksni, ale staza ją zwiodła. To przez nią obsesja Eramis stała się dla niej okazją. Stara się jak najszybciej dać Eliksni moc daru ciemności. Jeśli Eramis nie zostanie powstrzymana, stworzy armię zdolną na zawsze zgasić światło. To wszystko, co pozostało ze Zmierzchu, kolonii Clovis Bray na Europie, została stworzona jako dom dla tych, którzy mieli zbudować Exum i stać się nim. Aż pojawiliśmy się my. Eramis wiele odkryła. Wszystko to okazało się bardzo niebezpieczne. W takim razie musimy jej to odebrać.
kopuła. Czy to tam żyjecie? Symbol nadziei dla pozostałych eliksmic, ale też pomnik zdrady Eramis wobec Varyxa. Tę energię, którą czułem wcześniej. To musiała być Eramis korzystająca ze stazy.
Trop ciemności, który pozostawiła za sobą Eramis, prowadzi przez te drzwi, ale są zamknięte. Za pomocą stazy, tak! Nie uda się wam przez nie przedostać. No to znajdziemy drogę naokoło. Jesteście tu wszyscy z tego samego powodu. Pożądacie wolności dla naszego ludu, a ja mogę wam ją dać. Eramis jest blisko. Nie wyrknie się nam. Łańcuchy krępowały nas przez całe wieki. Byliśmy sługami tak zwanej wielkiej maszyny. Tworzyliśmy bożki na jej podobieństwo. Staliśmy się pionkami naszych własnych wytworów. Już dość. Dzisiaj nastał dzień zerwania łańcuchu. Ta moc to dar. Dar, którym kiedyś podzielę się z wami wszystkimi. Filax! Jeden po drugim powstaniemy na nowo! Oto nasza przyszłość! Nasi wrogowie nie sprostają tej mocy! Wielka maszyna pozna nareszcie nasz ból! Wygląda na to, że przybyli nasi wrogowie. Chcą nas poddać próbie. Nie pozwólmy im czekać. Czuję to. Jest zbyt potężne. Eramis zaczęła obdarowywać stazą swoją armię. Musicie stamtąd uciekać natychmiast. Wzywam nasz statek. Chodźmy. Nie zatrzymuj się. Biegnij. Czuję to. Jest zbyt potężne. Eramis zaczęła obdarowywać stazą swoją armię. Musicie stamtąd uciekać natychmiast. Wzywam nasz statek. Chodźmy. Nie zatrzymuj się. Biegnij.
Padli naprawdę władają ciemnością. To bardzo niedobrze. Tam jest statek, po lewej! Tam, przez szczelinę, naprzód! Faryx wierzył, że Eranis pragnie zapewnić Eliksni nowe życie, ale mroczne siły zatruły jej umysł. Więc uciekłem od niej. Uznała to za zdradę. Inni także uciekli. Tacy jak ja, którzy wciąż oddają cześć wielkiej maszynie. Ukrywają się. Nie zostawię ich samych. Jeśli im nie pomożemy, staną się ofiarami jej wojny. Ale być może uda się przenieść ich w bezpieczne miejsce. Co tam widziałeś? Poza zmrożonym pustkowiem. Kiedy Petra do mnie przyjdzie? Długo jej to zajmuje. Narasta we mnie strach. Rajem, którym miała być. Musimy grać wybawców dla wszystkich, którzy nie chcą żyć pod rządami Kel Ciemności. Tajna sieć komunikacyjna umożliwiłaby nam kontakty. Varyx, jesteśmy gotowi. Gdzie jest pierwszy przekaźnik? Varyx, wam dziękuję.
Zasilanie działa, Variksie. Dobrze. Jeszcze dwa. Już... Słyszeliście to? Jakieś głosy. Co? Kto? To, co przeze mnie przemawiało. Więc musimy się pośpieszyć. Jeszcze jeden przekaźnik. O nie! Jest tutaj! Oni wzywają nas! Wzywaliśmy cię! Odpowiedziałem. Długo kazaliśmy ci czekać. Chodź, zbawienie czeka. Światło jest niewdzięczne. Traktuje cię jak żołnierza, który ma tylko wykonywać rozkazy. Więc chcemy ci podziękować za pomocą daru, by pomóc ci w przejęciu kontroli. Oto i jest. W samą porę.
Wiem. Jestem ci winna wyjaśnienia. Kiedyś poprosiłam strażników o zniszczenie Czarnego Serca, by zapobiec nadejściu ciemności. Może i się udało, ale teraz wiem, że prędzej czy później los na pewno upomni się o swoje. Wrota zostały otwarte. Ciemność nadeszła. Używam jej teraz, by powstrzymać naszych wrogów tam, gdzie światło nie może. Twoja odporność na działanie piramidy dowodzi, że też możesz się nią posługiwać. Przed nami znajduje się coś, co nazywamy zikkuratem. Jego celem jest kuszenie. By rozpocząć szkolenie, musisz się poddać. Masz. Weź to. Proszę, zrozum. Granica między światłem a ciemnością jest bardzo cienka. Przekroczmy ją wspólnie. Rozumiem, czemu postępujemy zgodnie z planem nieznajomej. Ale cóż, najwyraźniej nie mówi nam ona wszystkiego. Im dłużej tu jesteśmy, tym bardziej się stresuję. Nie żebym myślał, że sobie z tym nie poradzisz. Wiem, że dasz radę. Po prostu chciałbym wiedzieć, co to może być. Te obszary z całą pewnością nie zostały jeszcze zbadane.